Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym nagraniu chciałem podsumować mój występ w Budapeszcie na kołówce arcemistrzowskiej. Pogadamy sobie, jak wyglądały przygotowania, jak poszły partie, jakie były koszty, no i oczywiście, czy udało zrobić normę i czy w końcu zdobyłem tytuł mistrza międzynarodowego. Także witam serdecznie jeszcze raz i zabieramy się za oglądanie. Let's go! Niecały ponad tydzień temu, właśnie grałem w tej kołóweczce w Budapeszcie. Jest to turniej kołowy, czyli każdy gra z każdym. Jak widzicie, jest bardzo. Bardzo mało osób, no a to jest typowo turniej zamknięty tylko dla osób zaproszonych. No, i jak widzicie po mojej lewej stronie, gdzieś tu albo tu be, powinno być widoczne, ja byłem rozstawiony, jeżeli chodzi o ranking, no z numerem 5, czyli tutaj zauważmy, że. Ja w całym turnieju miałem piąty startowy. No pierwszy, pierwsze trzy numery to były GM-kowie: 2536, 2531, 2435. Także całkiem zacny turniej. Ja mówię, chciałem sobie potronować, pograć, także zdecydowałem się na wystąpienie w tym turnieju. No i oczywiście tu widzimy też numery startowe, czyli tutaj widzimy poszczególne numery. No i ja wylosowałem po raz kolejny więcej czarnych, ponieważ byłem w dolnej połówce, czyli miałem numery od 6 do 10. Te, ci zawodnicy właśnie grają z większą ilością go właśnie czarnych w tym w tym właśnie typie turnieju. Jeżeli chodzi o tempo gry na zawodach, no to mieliśmy półtorej godziny na początku naszej partii plus pół minuty za każde wykonane posunięcie, Także bardzo typowe tempo gry. Częściej też się spotyka też kontrolę po ruchu 40, czyli ekstra powiedzmy 15-30 minut po wykonaniu właśnie ruchu 40. Ale w tym turnieju było to bardzo spoko rozwiązane. No i cóż, jeżeli chodzi o to, to myślę, że na samym początku możemy sobie przejść do mojego. Wyniku właśnie w tych zawodach, jeżeli chodzi o mój indywidualny wynik, to nie było nawet źle. Powiem wam, przygotowywałem się na inną kołówkę wcześniej do Londynu. Tutaj kołówka w Budapeszcie była tak bardzo szybko ogarniana, i rzeczywiście, z uwagi na wykruszenie się jednej osoby, nie miałem dużo czasu, żeby się przygotowywać i sprawdzić przeciwników. Ale powiem wam, tak, no, skończyłem. Jeżeli chodzi cały turniej, no to bardzo spoko, ponieważ skończyłem na pięciu i po punktach. Że to widzimy, że po teraz mojej prawej stronie możecie sobie zobaczyć, że drugie miejsce zajęło w kołóweczce. 5,5 punktu z 9 partii. Z przejściami, bo z przejściami, ale, ale mi się wydaje, że dosyć dobrze zasłużone punkty. No, oczywiście, pierwsze miejsce GM, jak kto by się spodziewał. Milos Perunowicz, bardzo znany zawodnie w ogóle specjalista, jeżeli chodzi o świeżnikowa, Zdominował w ogóle cały turniej 6,5 z 9, także bardzo ładny wynik. Powiem szczerze, że to było bardzo ciekawe przeżycie, dlatego, że byłem czwartym najstarszym zawodnikiem w turnieju. W ogóle ci zawodnicy, z którymi grałem w tym turnieju, mieli po 13, 15, 17 lat, także bardzo młoda ekipa i przyznam szczerze, że muszę przyznać, że było mega ciężko z nimi grać, ale no jednak na tej sile gry udawało się kilka punktów złapać i tam przeciwników gdzieś delikatnie ustawić. Jeżeli mówimy o moich indywidualnych rezultatach, no to muszę powiedzieć, że zaczęło się bardzo dobrze. Jak tutaj widzimy, to jest to jest, to jest oczywiście strona Czystszy z oficjalnymi wynikami, które tam były publikowane. To nie wygląda jakoś super niesamowicie, bo ten interfejs nie jest super, ale żebyście widzieli o co mniej więcej chodzi. Także tu jest jakby ten mój profil, to jest po tych dziewięciu partiach w kołówce. Jak można zauważyć, no już trochę się zdradzam, performance zrobiony na IEMA, czyli 2464, także zgadza się. Zrobiłem normę na IEMA, ale Później jeszcze wam wytłumaczę, czy mam tytuł, czy nie mam tytułu, żebyście wiedzieli o co dokładnie chodzi. Także performance tam spoko. 2-4, 6-4 zostało zrobione. Jeżeli chodzi o mój ranking wideo, to teraz mam 2, 3, 8, 4 ranking Elona klasyku. Co nie jest jakimś złym rankingiem, ale udało się fajnie podbić na, znaczy się udało się. No, podbiłem po prostu na kolejne 10 punktów, także już powoli wracam na poziom 2400, tak jak byłem w tamtym roku. Powoli, wiecie, no, staram się nadrobić te staty po Hiszpanii i po, i po Polsce, po Polski. Widzę, także powoli, powoli wracam, mam nadzieję, w te, w te, te rejony 2.400 z hakiem. No i cóż, 5,5 punkta y, y, wiadomo, zrobiłem. Zająłem egzekwo drugie miejsce, także bardzo, bardzo mnie to cieszy. No i co, jeżeli chodzi o same partie z przeciwnikami, y, muszę powiedzieć, że naprawdę turniej był wyrównany i to nie było tak, że ja miałem takie, wiecie, partie na, na wyciągnięcie ręki, tylko rzeczywiście nie było prosto. W pierwszej gierce właśnie grałem z gościem z Indii, w ogóle tych hinusów było tak dużo podczas tego turnieju ja byłem mega zdziwiony, ile było zawodników z Indii i y, y, y w kołówce GMowej A, i y w kołówce GMowej. I jeszcze w dwóch ko kołówkach na IEMA w ogóle byli zawodnicy z Indii, także wszędzie ich było pełno. A nawet ten ziomek, jaki, jakim jest Lochia Sochum, też w ogóle on ma. Widać, że jest federacja brytyjska, ale tak naprawdę no, wygląda jakby był z Indii, szczerze. Także wydaje mi się, że też jakby troszkę taki był transfer, jeżeli chodzi o, o zawodnika. No i zacząłem bardzo fajnie, bo zauważmy, w pierwszej partii grałem z gościem 2303 Elo, padło zwycięstwo, a nie zarobiłem 3,9 oczka, także bardzo fajny start. W drugiej partii powiem tak, była totalna masakra. Grałem z Pribelszkim, Bence Danielem, No gość ode mnie młodszy, kilka, kilka lat. No i przyznam szczerze, że męczyłem się strasznie. Pomyliłem setapy, ale też wygrałem. Tam się działy takie cuda w tej partii, że w ogóle szkoda gadać. Później grałem z takim młodziutkim zawodnikiem z Iranu. On był w ogóle bardzo nieprzewidywalny. Trochę punktów zrobił, ale bardziej na takiej, że tak powiem, młodzieńczej energii. Raczej dostało pół i co sobie. też nie wykorzystałem wygranej pozycji z nim. Także mogło się zacząć właśnie od, od trzech z 3. No ale jest jak jest, także tam w królewsko-indyjskiej nie poszło jakoś super mocno, ale można powiedzieć, że gierka była całkiem, całkiem zacna. No i tutaj runda czwarta, moim zdaniem, bardzo kluczowa, w ogóle ten gość podzielił ze mną drugie miejsce, i może był najniżej notowanym zawodnikiem z całego turnieju. Miał 2,270, ale powiem wam tak, ten gość zrobił 50 punktów do elo na tym turnieju, to jest niebagatelna właśnie liczba, czyli zrobił 2,5 change'a, czyli o 2,5 punkta. Zrobił więcej punktów niż to było oczekiwane od niego, także to jest, to jest niesamowite. No i później z arcymistrzem, raczej spokojny remis, bez, bez przypału. Tam coś cisnąłem, cisnąłem, ale nie ukrywam, no nic się nie udało za bardzo tam ugrać, jeżeli chodzi o to. Z Perunowiczem, Majlosem, ten gościem, który wygrał całe zawody, powiem tak. Łatwy remis, zaskoczyłem przeciwnika i tam nie za bardzo. Albo mógł w bardzo agresywną nitkę ze mną i szukać pewnych komplikacji, ale tam byłem świetnie przygotowany, albo musiał właśnie iść na remis, także, nie znając teorii przeciwnik, że tak powiem, się troszkę wystraszył i stwierdził, że nie pakuje się w jakieś teoretyczne warianty i wziął remis. Także, także spoko. Dosyć się w ogóle to była moja chyba najszybsza partia. Skończyłem ją w ciągu pół godziny, bo przeciwnik no nie był w stanie znaleźć poprawnego, poprawnej odpowiedzi, no i tam później miałem bardzo spoko poza, także wziął remis za pomocą powtórzenia pozycji. No i później Gierka z Iwanisewiczem. To w ogóle gość, który był dosłownie dwa, lata, a ten był gościem ponad 2,600. Jak sobie analizowałem jego partię i się szykowałem właśnie na niego, no to powiem wam szczerze, gość niesamowita siła gry, taka wiecie, zwykła siła gry, bez żadnych wariantów, bez niczego, świetnie wyciska. Nawet zakwalifikował się do Pucharu Świata, grał w, w tamtym roku i z Lequan odpadł dopiero, ale też jakby nie był w stanie go Lequan jakoś super mocno przebijać, także gość bardzo silny i powiem Wam szczerze, tutaj po prostu była różnica, to był taki skill gap w tej gierce, gość mnie tak zaorał, że nawet nie ma o czym mówić, no bardzo ładną partię zagrał. I muszę przyznać, że zasłużenie wygrał ze mną gierkę, bo naprawdę była różnica klas pomiędzy mną a nim niebagatelna. No i dwie ostatnie partie, tutaj w miarę, w miarę mi właśnie siadło, z tym zawodnikiem pokazują ostatnie miejsce w turnieju ale paradoksalnie nie grał absolutnie głupich szachów. On grał bardzo dobre szachy, tylko na niskim czasie robił jakieś głupoty i powiem tak, mi też świadło przygotowanie na tego ziomka. Miałem miał chyba 15 lat, jak się nie mylę, 2332 by the way, także potężna wartość. No i powiem wam, że gość był naprawdę dobrze przygotowany, tylko na tym niskim czasie robił jakieś głupoty i sam miałem taką samą sytuację z nim w partii, czyli ustawiłem spoko poze po debiucie, tam delikatnie mnie i później, jak już był niższy czas, tam się fajnie wybroniłem. To wtedy dostałem swoją jedną małą szansę na przewagę. No nie wykorzystałem, jej no i w końcu się uparcie zakończyła remisem. Tam próbowałem czarować dwoma końcami, dwoma końcami versus wieża. Finalnie, no ale tam no nic niestety nie było, jeżeli chodzi o to. No i w ostatniej gierce powiem wam sytuacja. Must win, gram z ziomkiem, który był miesiąc wcześniej ponad 2400, co ciekawe, i gość ma 13 lat, nie? 13-latek, który ma ponad 2400. No to jest przerażające. Taki kurczę Skubaniec młody z Indii, tak dobrze grał, no ale siadł do mnie, cisnąłem gościa ponad 4 godziny i finalnie wygrałem. Właśnie ten senseję pieczętując Romana Iema. Także to takie szybkie podsumowanie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o to. No i w ogóle pokażę Wam teraz, jak to wyszło kosztowo, bo to jest też podejrzewam dosyć ciekawy aspekt, ile taki zawodnik, powiedzmy na poziomie około 2-400 musi zapłacić za kołówkę na tytuł arcymistrza. Także to sobie teraz możemy właśnie zobaczyć. Jeżeli chodzi o koszta, to zachęcam nas, drodzy widzowie, do małej zabawy. Dajcie znać w komentarzu, ile obstawiacie. Ile obstawiacie, będzie kosztowała taka kółka dla zawodnika w okolicach 2400 Elo, aby zagrać właśnie w turnieju mistrzowskim. No i dajcie później znać, czy udało Wam się zgadnąć po prostu do kwoty. Jestem ciekawy, komu się udało tutaj w tych widełkach znaleźć. Także zachęcam do skomentowania. A już przechodząc do właśnie podsumowania, no to nie ukrywam. Że zawsze największą, jakby taką częścią, jeżeli chodzi o koszty w turnieju kołowym, turnieju właśnie zamkniętym, jest wpisowe. W zależności, jaki macie ranking, tacie, takie macie, powiedzmy, drabinkę, jeżeli chodzi o wpisowe. Dla mojego rankingu, patrząc po stronie właśnie organizatora, to musiałem zapłacić mniej więcej 400 euro samego wpisowego, czyli tam jest ponad 1000, 1600 zł spokojnie, żeby w ogóle móc wystartować w tych zawodach. Także to jest pierwszy i z reguły największy koszt. Później oczywiście trzeba jakoś się tam dostać. Nie ukrywam, że ja też z uwagi troszkę na tą moją kontuzję, nie tą niepełnosprawność muszę latać samolotem, żeby też zbyt długo nie być w tej podróży. Z uwagi na to, że później na jednak te nogi bolą, to ja w tym wypadku, no oczywiście poleciałem z Warszawy do Budapesztu, no i później wracałem oczywiście z, Buda z Budapesztu do Warszawy. Także jeżeli chodzi o to, tak sobie sprawdziłem ile te bilety kosztowałem, mniej więcej, bo udało mi się dosyć w fajnej cenie, właśnie złapać te bilety, w dobrym terminie. No, wiadomo, przed całym turniejem, ale jednak tak się fajnie złożyły daty, że akurat. Tu mi się elegancko wszystko zgrało. No i udało mi się za właśnie 100 euro mniej więcej tam ogarnąć te bilety 100-125 euro, czyli takie powiedzmy do 500 stówek, udało mi się te wszystkie przeloty ogarnąć. No, oczywiście, teraz drugi najbardziej można powiedzieć, chyba kosztogenny tutaj koszt. No to kosztogenny koszt, no okej, okay. zakwaterowanie. Czyli tutaj też sporo to kosztowało. Ogólnie z tego, co patrzyłem, to mniej więcej w tym Budapeszcie, żeby tam ogarnąć jakieś zakwaterowanie, to jest 40 euro za nockę, żeby tam tak w miarę sobie ok przenocować. No ja miałem o tyle fajnie, że, ten, że organizator, jak już dał mi zaproszenie na te zawody, również zaoferował mi nocleg u jakiegoś swojego znajomego, czy tam znajomej w chacie, gdzie tam po prostu ta osoba wynajmowała poszczególne pokoje, no właśnie dla szachistów, także powiem tak, warunki były, jakie były, nie narzekam za taką cenę. Także za jedną nockę płaciło się mniej więcej znaczy, się, no, dokładnie płaciłem 25 euro. Za każdą nockę byłem tam 5, 5 nocy, także zapłaciłem 125 euro. Za, e, za zakwaterowanie. No i oczywiście ostatnia kwestia, no miałem dostęp do e, oczywiście tutaj kuchni i w ogóle innych rzeczy. E, co ciekawe, e, kupiłem pierwszego dnia właśnie sobie, sobie jedzenie w sklepie, tam jakieś na no, kolacje, nasiedanie, no ale później ogarnąłem, że mam obok taki jakiś bar mleczny i można za, za jakieś pięć dych, sześć dych e, całkiem spoko zjeść na cały dzień, także, także sobie tam później chodziłem, ale się śmiałem z tego strasznie, bo kupiłem sobie takie chyba pół kilo albo kilo cebuli do, do do, do kanapek, i w sumie ani jednej cebuli nie zjadłem i zostawiłem temu właścicielowi, także w sumie trochę XD. Ale jedzenie wyszło z tego, co tak liczyłem, mniej więcej, właśnie korzystając z tego z tego baru mlecznego, z takiego tej restauracji, gdzie tam można, wiecie, podchodzi się i tam po kolei, po kolei są jakieś dania do wyboru. Bardzo szybka obsługa, ogólnie w miarę ceny w porządku. Za 5 dyszek można było się bardzo mocno najeść. No to zapłaciłem 75 euro za, za te właśnie 6 dni, które, które tam grałem te zawody. Także to nie jest, nie jest nic złego, tym bardziej, że tam tylko się właśnie stołowałem głównie w tym miejscu, co w sumie, jak tak sobie podsumowywałem te, te wszystkie koszta, no to łącznie wyszło 700 euro takich kosztów, żeby w ogóle zagrać w Kołówce Mistrzowskiej, z wpisowym zakwaterowaniem, z przelotami, ze wszystkim, licząc oczywiście, że, że wpisowe to jest 400 euro, także się to jest dosyć, dosyć duży koszt. No i rzeczywiście, żeby taki zawodnik jak ja mógł zagrać w takim turnieju, no to w takim razie za taką imprezę, że tak powiem 6-7 dni, można powiedzieć, za tydzień czasu dobrej zabawy na turnieju, bez oczywiście gwarancji na zdobycie tytułu, no to tak sobie wziąłem z Google'a kurs 700 euro na, na dzień dzisiejszy czyli to jest 13 czerwca nagrywam to, to wideo no to wyszło że to jest 3056 zł. i 45 groszy. Tu już nawet nie włączałem jakby tam transportu z lotniska z lotniska na, do Budapesztu i z powrotem bo tam to jakieś były groszowe sprawy no ale takie właśnie najgłówniejsze koszty no to mniej więcej tam trzy koła to jest tak lekko trzeba właśnie zapłacić żeby zagrać w takim turnieju, ale to jest jedna bardzo ważna rzecz, z uwagi na to, że ja miałem informację na ostatnią chwilę, czyli tutaj na dosłownie 4-3 dni przed turniejem dostałem info, że, że jest taka opcja, żeby zagrać, no to stwierdziłem spoko, no ale drogi organizatorze, daj mi jakąś zniżkę, no bo to jest jednak troszkę taki termin, wiecie, nie? Dosyć krótki. No i udało mi się wynegocjować, że zamiast zapłacić z 400 euro wpisowego, zapłaciłem 100 euro wpisowego, także to jest dosyć, że tak powiem, spory game changer, ale tak czy tak finalnie no, kwota jest całkiem zacna, także tutaj też będzie takie podsumowanie, nie wiem, po tej czy po tej stronie, jak to wyglądało w ujęciu przed i po tej zniżce, ale no tak to mniej więcej wygląda, także bardzo ciekawy turniej, no i jeżeli chodzi o same wyniki, no to mówię jestem zadowolony, teraz szykuje mi się jeden ważny turniej w lipcu będę leciał do Armenii, także tam też będę walczył o kolejną normę, no zobaczymy jak to wyjdzie, a zapomniałem jeszcze powiedzieć, jak to jest z tym moim tytułem, otóż jeżeli chodzi o mój tytuł, to rzeczywiście mam teraz trzy normy. Jedną zrobioną w, w turnieju kołowym, teraz w Budapeszcie. Jedną normę mam właśnie z akademickich mistrzostw świata granych w Belgii. I trzecią normę mam zrobioną na Ekstralidze Czeskiej, to było tam chyba sezon 2017-18 albo 18-19, teraz nie pamiętam, ale tam właśnie z tego, z tego zrobiłem tą, tą normę. No i tutaj mam te trzy normy, wysłałem zapytanie do FIDE, zapytałem się, szanowne FIDE, czy mam ten tytuł w końcu, nie? czy w ogóle składać tu aplikację, czy nie opłaca mi się tej aplikacji składać. No i dostałem informację zwrotną, że moje trzy normy są poprawne, także to jest fajna informacja. Ale z uwagi na nowy przepis, teraz gdzieś tam będzie na dole, pokażę Wam taki, na takiej graficzce, co to jest za przepis. Mówi on o tym, że jedna norma musi być z turnieju open. No, jak tak się składa, ja tak myślałem przynajmniej, no że ja mam w turnieju open normę zrobioną, czyli wiecie, z akademickich Mistrzostw Świata, bardzo mocny turniej, tam tacy, można powiedzieć, same zabijaki na ten turniej przyjeżdżają, tacy mocni mocni zawodnicy. Ja tam byłem w top 10, pamiętam, jak, jak miałem okazję właśnie grać, ale ten turniej. Niby jest turniejem openowym dla mnie jako norma openowa, ale się nie liczy jako norma openowa. I dlaczego? Dlatego, że jest jeden istotny zapis w tym, w tym, w tym handbooku FIDE, mianowicie, aby turniej liczył się do normy openowej, w turnieju musi być 40 osób co najmniej, a w moim turnieju było 36. No i właśnie przez to ta moja norma, która jest ogólnie legitna, nie liczy się jako Openowa i mam trzy normy, ale nic mi one nie dają, i muszę jeszcze zrobić czwartą, chyba muszę zrobić czwartą normę, która jest normą. Openowo. Także tak to wygląda. Także moje, że tak powiem, poszukiwania i walka o tytuł na IEMA się jeszcze nie skończyła, no ale jestem już w miarę blisko, także liczę, że, że tutaj będę, no trzeba będzie przećwiczyć, ale powinienem sprawę dopiąć w najbliższe kilka miesięcy. Mam nadzieję, że już w lipcu, jak będę grał w tym turnieju właśnie w Armenii. Także cóż, na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że Wam się takie podsumowanie podobało z mojej strony, żeby zobaczyliście trochę tak od kuchni, jak to mniej więcej wygląda. No i co? No i słyszymy się w kolejnym nagraniu, także dajcie znać, czy udało Wam się poprawnie wytypować kwotę, za jaką można w takim turnieju arcymistrzowskim zagrać. No oczywiście słyszymy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się gorąco. Cześć!